Grono przyjaciół i grono pracowników, którzy bardzo dużo zawdzięczają doktorowi, stwierdzili, że należy upamiętnić tak wielką osobę, wielkiego profesjonalistę, którego cenili wszyscy pacjenci. Ja miałem przyjemność cenić jego za to, że zawsze dysponował czasem, zawsze dysponował dobrą radą i nigdy nie odmawiał pomocy. Wyróżniał się tym, że miał bardzo specyficzne i bardzo dobre poczucie humoru. Był duszą towarzystwa osobiście. Jest wybitnie zasłużonym jako jeden z niewielu lekarzy w naszym regionie. Chcieliśmy w ten sposób podziękować. Czy jest to hołd dla pana doktora Wenderlicha, który był pionierem łomżyńskiej radiologii? Jest to, był to mój szef, mój... prowadził moją specjalizację i wszyscy chcemy upamiętnić tego człowieka, który całe swoje życie tutaj w murach tego łomżyńskiego szpitala tworzył i pracował dla całej ziemi łomżyńskiej i dla tego szpitala. Doktor Wenderlich chciał pozostawić coś po sobie i myślę, że mu się to udało. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę uczestniczyć właśnie w tym wydarzeniu, upamiętnić tego człowieka, który był także nie tylko moim szefem, ale także moim przyjacielem. I on jakby otworzył, uchylił mi drzwi do tej radiologii. Ja mogłam wejść do tego pokoju i do dzisiaj pracuję w nim, też świadcząc usługi dla pacjentów ziemi łomżyńskiej. Mili goście, serdecznie dziękuję za tą inicjatywę uhonorowania zasług mojego męża i odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Wiesio był wyjątkowym człowiekiem, odpowiedzialnym, mądrym, dobrym, z ogromną empatią do ludzi. Nie narzekał, nie zazdrościł. Cieszył się z sukcesów kolegów. Był człowiekiem renesansu. Uwielbiał czytać, zwłaszcza pełne humoru dzieła rosyjskich pisarzy. Zoszczenki, Bułhakowa, Nabokowa. Znał język rosyjski. Dosłownie pochłaniał prasę, ale także sam lubił dzielić się z czytelnikami swoimi przemyśleniami. Pisał felietony, które były często trafną ripostą na dziejące się wydarzenia. Zawsze pod ręką miał długopis i notatnik, aby nie umknęły mu myśli i spostrzeżenia. Uwielbiał podróże, nie bardzo dalekie, ale tam, gdzie było słońce i ciepło. Maj każdego roku przeznaczaliśmy na wycieczki górskie, a urlopy zimowe spędzał Wiesio z kolegami, szosując na nartach. To było jego hobby. Cieszył się jak dzieciak. Szczerością i przyjaznym usposobieniem zjednywał sobie wielu ludzi, których obecność cenił sobie zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Uwielbiał czas spędzany z przyjaciółmi, a ich obecność w naszym domu, jak i na sławetnej działce, sprawiała nam wielką radość. Lubił tańce i śpiew. Tylko za prędko odszedł, by móc nacieszyć się wnuczką Wiktorią u boku rodziców Kasi i Grzesia. Wiesio był cudownym mężem, ale jego miłością była radiologia. Wiele czasu spędzał w szpitalu, czytał literaturę fachową, znał język niemiecki, spotykał się ze specjalistami różnych ośrodków w kraju, kształcił się, by ta praca owocowała i przynosiła korzyści pacjentom. Jestem wdzięczna losowi, że 40 lat temu postawił na mojej drodze życiowej tak wyjątkowego człowieka. Jeszcze raz dziękuję za to upamiętnienie mojego męża. W szczególny sposób chciałam wyrazić wdzięczność, szacunek i uznanie osobom, dzięki którym doszło do zrealizowania tego dzieła. Koordynator Zakładu Diagnostyki Obrazowej dr Bożenie Chojnowskiej, doktorowi Tolkowi Saracynowi, łomżyńskiemu fotografikowi Gaborowi Lorynczy, rektorowi Wyższej Szkoły Agrobiznesu Romanowi Englerowi, prorektorowi Wyższej Szkoły Agrobiznesu Andrzejowi Borusiewiczowi,
Dziękuję również redaktorowi naczelnemu tygodnika Kontakty Władysławowi Tockiemu, panu dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Jarosławowi Pokolejczuk, pani Jolancie Gryc, pracownikom Zakładu Diagnostyki Obrazowej, w szczególności pani Justynie Kozak i pani Marcie Klęczak, panu Michałowi Selerowskiemu, twórcy tego dzieła, sponsorom oraz wszystkim pozostałym osobom, których praca przyczyniła się do powieszenia tej wspaniałej tablicy. Życzmy sobie takich przyjaciół. Dziękuję.